2 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach rozpoczęły się rekolekcje dla ministrantów. W ciągu 2 dni w naukach rekolekcyjnych wzięli udział ponad 70 uczestników. Konferencji z motywacyjnym wsparciem do młodych ze służby ołtarzowej głosił ojciec Józef Nockowski. W tym roku uczestnikom rekolekcji dla ministrantów towarzyszył archanioł Michał, ten, który pomaga w walce ze złem. Mszę świętą na rozpoczęcie rekolekcji celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Zachęcił on młodych ludzi do dzielenia się doświadczeniem żywego Boga w swoim środowisku domowym i szkolnym. Przewodnikiem w tym ważnym zadaniu powinien być święty archanioł Michał, którego imię oznacza „Któż jak Bóg”, czyli nie ma nic ponad Boga. Na zakończenie kazania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował ministrantom za posługę przy ołtarzu w swoich wspólnotach parafialnych i poprosił, aby byli przykładem tego, jak można i warto żyć blisko Boga. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.